Sieman koldziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Kamilem Grabarą, a dzisiaj gramy z Hertą i Napoli. Zobaczymy jak nam pójdzie, pierwszy mecz oczywiście w ramach Bundesligi, a drugi w Lidze Mistrzów, więc zaczynamy te jakżeż prestiżowe rozgrywki. W tabeli jest świetnie, Herta radzi sobie również dobrze, ale zamierzamy ich pokonać. Zaczynajmy! To spotkanie! Herta w natarciu od pierwszych minut spotkania atakują. No to nam dobrze nie wróżył Lazaro, Ramelsztal! Ależ kapitalnie grabaraj, będzie zaledwie rzut rożny. Idealnie się tutaj zachował. No nic więcej nie mógł zrobić. Tak mocnego strzału się nie łapie. Ale odbić na rzut rożny to chyba idealne rozwiązanie w tej sytuacji. Witzel, dobre panowanie nad piłką. Pulisic do środka. Munir. Jeszcze tutaj jest okazja, zobaczmy jak skończy się ta akcja. Brand! Ale Jarstein, niestety, jest na posterunku i będzie zaledwie rzut rożny, strzał po krótkim rogu. Nie dał rady zaskoczyć Norwega. Do końca pilnował tego słupka no i dał radę interweniować. No ale to nie koniec zagrożenia. Będziemy świadkami jeszcze rzutu rożnego Grefsnowi, Julian Brand. Długo się zastanawiałem, może to przyniesie pozytywne skutki, mocna centra, ale niestety piłka wybita. Nie było to najlepsze dośrodkowanie w historii, Toprak do środka. Jest tutaj Akanji, na skrzydło Diallo, Witzel, dobrze Kagawa zastawia tą piłkę, jeszcze Axel Witzel, Brandt. Witzel, ależ koronkowa akcja i 1 do zera, tak jest, wychodzimy na prowadzenie bardzo szybko, bo już w 14 minucie atomowe uderzenie nie do obrony. No i o to właśnie chodzi, tak powinna grać Borussia Dortmund z każdym rywalem. Jak widzimy cały zespół się cieszy, bo naprawdę świetnie rozklepaliśmy tutaj Hertę i zasłużenie obejmujemy prowadzenie. I mamy rzut roczny dla Herty, Grefsnow i Lazaro. Austrii, jak długo się zastanawia, wreszcie centruje na pole karne, ale zelkę uderza wprost w Kamila Grabare. Witzel do środka, Delany, i jeszcze Kagawa, ładnie tutaj Munir, zwleka z podaniem, nareszcie podał, niekryty, jak widzimy tutaj Julian Brandt, zejście do prawej nogi i Kagawa na 2 do 0, to jest to, to jest właśnie ta nasza gra, prowadzimy 2 do 0. I na razie nie dajemy naszemu rywalowi nawet cienia złudzeń, że ma szansę na cokolwiek w tym meczu. Punktujemy! No i o to właśnie chodzi. Jak widzimy, nasz sektor się cieszy, po reszta stadionu raczej niezadowolona. Ale co nas to interesuje? Liczą się nasze sukcesy. Brand w grę od autu. Jak widzimy, nie kryje tutaj dialogi cel. Jeszcze munir, ale kapitalnie tym razem interweniuje bramkarz. Wygrywamy jeszcze pojedynek główkowy i mamy kolejną szansę. Wicel. Ładnie tutaj rozrzucamy grę Kagawa. Okazja dla Borusi. Jak to się skończy? Zamieszanie. Kto to wreszcie uderzy? No nie ma chętnych, no ale może jakiś się znajdzie. Munir. Brandt, Munir. Jeszcze okazja. Brandt w polu karnym i musi być. Tak jest! 3 do 0, Piłka ostatecznie wturlała się do siatki. Chociaż bramkaż tam starał się interweniować, no ale... Ta piłka musiała tam zatrzepotać, nie było innej opcji. 3 do 0 jeszcze przed przerwą. No, chyba tego spotkania już nie przegramy. Naprawdę wynik dobry, gra jeszcze lepsza. Cóż tak naprawdę więcej chcieć? Kolejny raz w natarciu Borussia. Początek drugiej połowy, no, musi należeć do nas. Munir, wycofanie piłki. Widzel jeszcze rozrzucił grę. Brand może centrować na pole karne. Zwleka z tym jednak. Julian Brandt, odegranie, Diallo, Brandt, czy będzie wreszcie centra? A tak jest! Ale obrońca to bardzo dobrze wybija, Rekik interweniował, Munir. Odegranie, Kagawa, Munir, jeszcze nie koniec tej akcji, Witzel, ależ bomba, ziemia, powietrze, nie do obrony. Ależ on tutaj odpalił pocisk, bramkarz starał się interweniować, ale przy takiej sile każda ręka zostanie przełamana. 4 do 0, to jest różnica klas, pokazujemy Hercie, gdzie jest ich miejsce w szeregu. Jak widzimy, Hertha nie chce się poddać, atakuje mimo iż przegrywa bardzo wysoko. Duda, zobaczymy czy uczyni jakieś cuda. Ładne panowanie nad piłką, jeszcze zagranie do środka, sztark, zelkę, sztark! Ale grabar jest czujny i odbija tą piłkę na rzut rożny. Tutaj mógł się pokusić o łapanie tej piłki, no ale nie ma tragedii. Rzut rożny to jakieś tam zagrożenie, ale jednak lepszy rzut rożny niż stracona bramka. Jak widzimy, Getze pojawia się na boisku, a Lazarow znowigrę od rzutu rożnego. Długo się zastanawia co zrobić, wreszcie centruje, kto wygra ten pojedynek główkowy, no na szczęście nasi gracze, ale Hertha jednak przechwyciła tą piłkę, to Runariga, zagranie do Daridy, I jeszcze tutaj Koko, na pole karne, wszyscy minęli się z piłką, dobrze, że na końcu był nasz obrońca i wybił to, nadal kocioł pod naszym polem karnym, Zelkę. Wycofanie, Koko, Darida! Na obok bramki, no tutaj trzech chciał uderzyć w okolicę okienka, no ale ewidentnie coś poszło nie tak. I za moment Kamil Grabara wznowi grę z piątego metra. Ładne przejęcie piłki, Darida, Duda, jeszcze Lazaro. Ładnie opanował piłkę Austriak, zagrań dozelkę. Może być zagranie na pole karne. Tak się dzieje i Sztarkna, 4 do 1. No niechryty zawodnik na piątym metrze grabara, czy mógł wyjść? Nie wiem, jakoś do tych wyjść mam awersję czasem, no bo jednak najczęściej to są puste przeloty, no ale w tej sytuacji Stark tylko dopełnił formalności. Kolejny raz atakuje Herta, chcą zdobyć więcej niż jedną bramkę, Koko, Sztark. ładnie tutaj rozgrywa Herta, tą akcję, Długo zwlekają, no ale może to jest ich pomysł na grę. Wolne rozgrywanie, żeby zaskoczyć Borusie Dortmund, Zelkę. Zagranie do Lazaro, ten jest już w polu karnym. Zagranie: Sztark ma pustą, ależ spudłował. No trudniejszą sytuację wykorzystał, a tak łatwej do pustaka nie potrafił. Ale chyba piłka mu podskoczyła na jakieś kępce. I mamy rzut rożny, Mocne zagranie na pole karnej: 4 cztery, cztery do, nie przepraszam, 5 do 1. Przez czwórka już była. Nie wiem nawet kto strzelił, no ale to nie jest istotne. Ważne, że dla naszego zespołu, gol jeszcze w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Niech mi pokażą to nazwisko, bo z twarzy jest podobny do nikogo: to jest chyba Diallo. Więc bardzo dobrze. Prowadzimy wysoko. 5-1. Bardzo dobry wynik, co mnie niezmiernie cieszy. No, rune Jarstein na pewno nie może być zadowolony, no bo wpuścił 5 bramek. Przy tej chyba mógł się trochę lepiej zachować, ale jednak strzał bardzo ładny. Nie spodziewałbym się, że nasz obrońca tak potrafi. No ale tak to nie mogą zaskakiwać przez cały sezon, aż mamy tą specjalną powtórkę. I koniec spotkania 5 do 1, no to jest fantastyczny wynik przed meczem w Lidze Mistrzów. Bój się Napoli, bo my nadchodzimy, damy z siebie wszystko, by was pokonać. Nasz trener no, musi być w siódmym niebie, no bo... Po takim meczu, no, czy można mieć jakieś uwagi do zespołu? No, jedynie może ta stracona bramka trochę martwi. Tutaj mamy jedną straconą, jedna piłka złapana, trzy sparowane. Bardzo dobry występ, grabary dawał z siebie wszystko. No, i tutaj jest ten stracony gol. Mocne zagranie na pole karne, no i Stark tylko dopełnił formalności. No, potem przestrzelił na pustaka, no, ale tamta piłka trochę kozłowa, więc, jednak, nie była to tak łatwa sytuacja, jak wydawało się na pierwszy rzut oka. No, i tutaj statystyki na naszą korzyść, jeśli chodzi oczywiście o strzały celne. Nasza drużyna zagrała perfekcyjnie, ciężko się o coś przyczepić. Grabara, 4, interwencji Jarstein 9 robił co mógł, dwoił się i troił, ale i tak Herty nie uratował. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Udało nam się wygrać zdecydowane zwycięstwo. Po prostu idziemy jak walec przez Bundesligę i nikt nie jest nam straszny. My się nikogo nie obawiamy, z każdym damy sobie radę. Drugie miejsce Bayernu, ale już stracił punkty, Ponow podobnie jak RB Lipsk. Więc ich sytuacja nie jest aż tak dobra jak nasza. Czas zmienić rękawice no bo wiadomo, nowy klub to i nowy sprzęt. Niemiec wypłacił wypłatę. No, płakał pewnie jak wypłacał, no ale za to przynajmniej możemy sobie coś fajnego kupić. No, chociaż nie oszukujmy się, wybór nie jest największy. Tutaj, o, te rękawice chyba pasują, ale zobaczmy, jakie są pozostałe. No, te na pewno nie. Chyba te czerwone, wiecie, te były najlepsze. Wybór nie jest duży, ale jednak te bardzo dobrze pasują do stroju. I jeszcze trzeba oczywiście nowe korki wybrać, no bo jak mamy, jak zarabiamy w dobrej walucie, to i stać nas na dobre zakupy. No i tutaj patrzymy, no te nie są najgorsze, zobaczmy dalej, no zostaniemy przy Adidasach, no bo wiadomo, że trzy paski no to potęga, no nie ma co tego zmieniać, no i tutaj już chyba nie ma nic ciekawego, no oczywiście są korki produkcji własnej, no ale nie polecam, no jednak z handlu były dużo lepsze. Może te, dobra, wybieramy te nawet w miarę okej, okay, pasują. No nie jest to idealnie ten sam kolor, no ale żadnych w tym akurat chyba nie było. No, chyba, że coś pominąłem, może jestem Daltonistą, kto tam wie. Nigdy nie można być niczego pewnym. No, i tutaj, oczywiście, sobie potrenujemy przed meczem z Napoli. W Napoli, oczywiście, grają nasi Polacy, rodacy, ale chcemy ich powstrzymać. No bo oczywiście gra bara no chciałby wreszcie zachować czyste konto, no bo wiecie, no fajnie grać w nowym klubie, ale co chwila tracimy te bramki, no tam najczęściej jakaś jedna taka, no ale jednak nie udaje nam się zachować tego czystego konta. Przypominają się chwile w Wiśle Kraków, no ale mamy nadzieję, że jednak zachowamy więcej razy czyste konto niż w najlepszej lidze świata. A teraz zaczynamy spotkanie oczywiście z Napoli, dajmy z siebie wszystko i wygrajmy ten mecz. Mario Ruiz ładnie panuje nad piłką, zagranie do Alana, ten ma sporo czasu i miejsca, Mertens, jeszcze Lorenzo Insigne, Mertens, o, ależ Hamsi chciał to zmieścić, no, ale Grabara dobrze się przesunął i pewnie złapał tą piłkę. Kolejny raz Napoli w natarciu, no, na początku spotkania dominują. Kajechon o Polakach ani słychu, ani widoku tak naprawdę, no, nie widać ich, no bo ich nie ma na boisku, no to ciężko ich dojrzeć. Jest tutaj Drys Mertens, no, ale uderzenie anemiczne, prosto w ręce naszego bramkarza. Ładnie tutaj panuje na tą piłką Dayleni. Wycofanie Gece. Ładny panowanie nad piłką Mario Gece. Kręci tutaj, kręci, ale niech wreszcie coś zrobi pożytecznego. Wicel. Przerzut do skrzydła. Jest okazja, no ale. Takie strzały. Jack Butland łapie bez problemów. No ale jeszcze przejęliśmy piłkę. No to się ceni. Niełatwo nas pokonać. No Munir tutaj się rozpędza, ma sporo miejsca. Munir El Hadadi. Dayleni po lukarnym. ależ tutaj ma sytuację 1 do 0 tak jest wychodzimy na prowadzenie na bardzo trudnym terenie tutaj nikomu nie gra się łatwo a my prowadzimy teraz tylko wystarczy to utrzymać i będziemy w niebie Wicel atakujemy tuż przed przerwą chcemy dobić gospodarzy żeby nie mieli już żadnych argumentów w drugiej połowie ale batland na posterunku no i broni jak za najlepszych czasów futa nie da się go w tym momencie takimi strzałami pokonać. Axel Witsel ma czego żałować, bo gdyby uderzył w okienko, to pewnie padłaby bramka, no ale niestety tak się nie stało. Ładne podanie. No widać, bez polaków Rodaków również Napoli potrafi grać i to często lepiej. Kaje on na pole karnej, Mertens! wyrównuje no strzał w boczną siatkę, ale tutaj zdecydowanie błąd obrońcy. W ostatnim momencie chciał wykonać rozpaczliwy wślizg, ale mu się to nie udało. No i Dries Mertens już tylko dopełnił formalności, bardzo dobre zagranie Kajechona. No i jest wyrównanie, no i Napoli na pewno nie podda się w tym momencie, będzie walczyć o zwycięstwo, więc czeka nas naprawdę ciekawe spotkanie. Dobry przerzut, opanowanie piłki, no grają dzisiaj gracze Napoli naprawdę na dobrym poziomie. Mertens, jeszcze odegranie Cajon, Fabian Ruiz, Dries Mertens, zwleka z uderzeniem, jeszcze podaje Lorenzo Insigne i kapitalnie gra do boku. No i będzie tylko rzut rożny, bo jeszcze tam interwencja Diallo. Dobrze, że interweniował, bo mogłaby być dobitka Rozpaczliwa, Rozpaczliwa jednak. No, i oczywiście będzie jeszcze rzut rożny. Dachu pojawia się na boisku, zobaczymy, czy coś odmieni w naszej grze. Lorenzo Insigne. I nie ma strzału, wybijamy piłkę przed pole karne. Kalidu Kulibali. Co zrobi Senegalczyk? Podaje jeszcze Alan. No, ale takie strzały to Kamil Grabara łapie na śniadanie. Dejleni, dobre zagranie. Gece długo zwleka, wreszcie podaje tym razem na skrzydło, no wycofaliśmy tutaj tą grę, nie gramy dobrze Marco Lois, no i Jack Batland odbija tą piłkę na rzut rożny ależ ten bramkarz ma mecz no niestety broni bardzo dobrze i ciężko jest go pokonać, przez co w tym meczu zaledwie remisujemy z Napoli i koniec tego spotkania, remis 1 do 1 no niby tracimy punkty, no ale jednak na trudnym terenie łatwo nie było, Jeden punkt Uznajmy, że jest to nie najgorszy wynik, ale oczywiście przed spotkaniem liczyliśmy na zwycięstwo. Nie wiem, czy jeszcze Zieliński i Milik w tej karierze grają w Napoli, no bo powiedzmy sobie szczerze nie było ich widać, zdecydowanie inni tutaj grali. No jak widać, nie doceniają Polaków, rodaków. Jak tak można, Ancelotti, jak możesz się tak zachowywać? No, nie doceniać tych wielkich wirtuozów futbolu, młodych talentów. Którzy może po 30 wreszcie odpalą się na całego. No i tutaj widzimy statystyki meczowe dominacja Borussii. No ale co z tego? Jak nic wielkiego. Nam to nie dało zaledwie remis. No i tutaj mamy widzimy statystyki. No i tutaj widzimy, skład rywali. No szału nie ma. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu. No niestety zakończonym zaledwie remisem. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? no? Błąd obrońcy, no i potem Dries Mertens musiał tylko dopełnić formalności. Bardzo mocny strzał, no przy którym grabara nie miał jakichkolwiek szans. Ekipa The Blues niestety pokonała Young Boys, no i są na pierwszym miejscu. Chociaż wynik 2 do 1 to nie było jakieś pewne zwycięstwo, ale trzy punkty zapisane na ich konto. Tutaj w na następnym materiale gramy Der Klassikera, oczywiście. No i mecz z Werderem Brema również powinien być w miarę ciekawy. No, a w tym materiale to by było na tyle. Ja już Wam bardzo dziękuję za ten materiał, no i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!